Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na food vlog. Dosłownie wczoraj zapytałam Was, czy lubicie tego typu filmiki, czy lubicie te serie na moim kanale i okazało się, że tak. Dlatego też dzisiaj nagrywam kolejne porcje prostych, fajnych, szybkich przepisów, które mam nadzieję, że Wam posmakują. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Lecimy! Dzisiaj postanowiłam zrobić kolejny słodki przepis, który jest banalnie prosty, ale spróbuję go zrobić tak, jakbym w domu nie miała żadnych sprzętów, ponieważ pod moim ostatnim food vlogiem pojawił się komentarz, że przepis fajny, no ale niestety nie mam miksera, nie mam żadnego robota, nie mam tego, tamtego i nie wiem, jak to wykonać. No dobra, to dzisiaj zrobimy to bez sprzętów, w banalnie prosty sposób, ale za to przepyszny. I widzicie tutaj, mam znowu mascarpone, deserową czekoladę, herbatniki, cukier, puder, rodzynki, no i zabieram się do roboty. Pierwsze co muszę zrobić, to w kąpieli wodnej rozpuścić połamaną czekoladę. Przygotujcie sobie jedną miskę, w której będziemy mieszać wszystkie nasze składniki. Jak widzicie, przełożyłam już sobie mascarpone i też dorzuciłam rodzynki. Ja akurat miałam rodzynki jumbo, czyli to takie większe, większy format, jak ja to mówię, rodzynek, więc je sobie troszeczkę pokroiłam i teraz pokażę Wam, jak rozdrobnić herbatniki. W tym celu będziecie potrzebować takiego oto foliowego woreczka albo jakiejś reklamówki. No i zaraz będziemy tutaj do woreczka wkładać herbatniki, a następnie je ubijać. Możecie też wykorzystać wałek, którym będziecie po prostu wałkować herbatniki w takim oto woreczku. Dało radę? No pewnie, że dało radę. To teraz herbatniczki będziemy przerzucać tutaj do masy. No i czekam, aż rozpuści się czekolada, którą następnie też będę tutaj dodawać. Nie pozostaje mi nic innego, jak wymieszać ze sobą teraz wszystkie składniki. Ja to robię za pomocą noża, bo jest mi tak oczywiście najwygodniej i najłatwiej. Czy Wy to widzicie? Masa gotowa. Wcale nie jest perfekcyjna, ale zaraz będziemy z niej lepić kulki. Na jednym osobnym talerzyku przygotowałam sobie cukier puder, ale Wy możecie oczywiście wykorzystać na przykład wiórki kokosowe albo też kakao. No i teraz za pomocą łyżeczki będę nabierać masę, formować kuleczki, obtaczać je właśnie w tym cukrze pudrze i układać tutaj na talerzu. Wyszło mi tyle kuleczek i teraz to, co jest najważniejsze, wstawiamy je do lodówki na kilka godzin, ponieważ masa musi nam stwardnieć. A później będziemy próbować. Tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że siedzimy w domu, to polecę Wam dzisiaj fajną książkę, którą już właśnie kończę czytać. Ona niedawno dopiero pojawiła się w sprzedaży, kosztuje około 50 zł i zapewne znajdziecie ją w wielu księgarniach internetowych. A jest to książka, jak widzicie, po tytule Kobieta w Wielkim Mieście Katarzyny Olubińskiej, która to już wydała jedną książkę, Bóg w Wielkim Mieście. Tamta książka bardzo mi się podobała, więc pomyślałam sobie, że sięgnę po jej kolejną książkę i zobaczymy, co tutaj będzie takiego ciekawego. No i słuchajcie, ta książka to jest zbiór bardzo ciekawych historii, wywiadów z kobietami, ze znanymi kobietami, które miały odwagę zawalczyć o swoje marzenia. I tutaj znajdziecie opowieści takich znanych kobiet, jak na przykład Anna Karwan, Marta Żmuda-Trzebiatowska, czy na przykład Agnieszka Amaro. Książka jest naprawdę, powiem Wam, bardzo, bardzo ciekawa. Są tutaj historie dotyczące codziennych problemów, trudnych relacji, sukcesów, wdzięczność.
też historię o tym, jak spełniać swoje marzenia. No tak naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego, inspirującego. Gorąco Wam polecam tę książkę, bo naprawdę jest taką, można by było powiedzieć, troszkę odskocznią od tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, ale też, co jest bardzo ciekawe, może Was niesamowicie zainspirować w tym ciężkim i trudnym, myślę, dla wszystkich czasie. Także polecam Wam bardzo serdecznie Kobieta w Wielkim Mieście. A na obiad będzie dzisiaj zupa gulaszowa. Tak jak widzicie, mam tutaj mięso udziec z indyka już pokrojone, przygotowane. Podsmażam sobie teraz cebulkę i zaraz dorzucę mięso, przyprawy, a później przygotuję warzywa. Duża ilość przypraw to oczywiście podstawa, jeśli chodzi o zupę gulaszową. Dodaję jeszcze do lekko podsmażonego mięsa odrobinę wody i teraz będzie mi się tak dusić przez mniej więcej pół godziny, aż mięso zrobi się miękkie. Max pokroił mi warzywa. Widzicie tutaj dwie papryki, jedną marchewkę i tak mniej więcej 8 pieczarek. Teraz muszę jeszcze obrać ziemniaki, które zaraz tutaj dorzucę, kilka przypraw. Rosołek, zalać wszystko wodą i do gotowania. Warzywa są już prawie gotowe, to teraz dodam do nich mięso. Pogotuje się tak jeszcze zupa z 10 minut, a następnie będę dodawać dwie łyżki koncentratu. Słuchajcie, małymi krokami zaczynamy się już przeprowadzać. Mam tutaj przygotowany karton. Zaraz będę przekładać część swoich rzeczy. I dzisiaj mam w planach po obiedzie zrobić jedną rundkę na mieszkanie, zawieźć to wszystko i zacząć układać już w garderobach. Myślę, że kilka tygodni i będziemy już na nowym mieszkanku. No dobra, pierwszy karton prawie spakowany, ale patrzcie, co ja znalazłam. Nie ma to jak przeglądać wszystkie rzeczy przy przeprowadzce. Statuetka, zwykły bohater, grudzień 2011 roku, pierwsza edycja. Fajnie sobie powspominać. Zupa gulaszowa gotowa. Tak naprawdę, słuchajcie, możecie ją sobie trochę zagęścić przy pomocy mąki ziemniaczanej. My natomiast lubimy taką lekko właśnie rozcieńczoną, do której dorzucamy jeszcze chleb, ale tutaj brakuje jednego składnika, a mianowicie powinny pojawić się zacierki. Tak się niestety składa, że no w tym momencie trudno dostać zacierki gdziekolwiek, a wczoraj byłam na zakupach, zrobiłam zapasy na kolejne 2 tygodnie i niestety ich nigdzie, tych zacierek nigdzie nie znalazłam, a sama też powiem Wam szczerze, samej nie chce mi się za bardzo robić, nie mam na to czasu, więc dziś będzie zupa gulaszowa, bez zacierek, ale za to pyszna i ostra. To jest taki mój przepis na zupę gulaszową, zapewne Wy robicie ją nieco inaczej, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wy przygotujecie właśnie tę zupkę. Proszę, to się nazywa zupa gulaszowa alla Massimo. Esatto, col pane. Smacznego, kochanie. Dziękuję. Jesteście gotowi na kolejne szybkie mini kosmetyczne rozdanie tutaj na moim kanale? Zapewne tak. I przedstawiam Wam kosmetyki, które tym razem będzie można zgarnąć. Macie tutaj koncentrat do ciała w takiej olejkowej postaci od Caudalie. Do tego jeden z bardzo ciekawych produktów, o którym ostatnio Wam opowiadałam. Nasza polska marka Basic Lab. Dermokosmetyki i to jest serum peptydowe pod oczy ze świetnym składem. Coś do twarzy, krem z kwasem hialuronowym i od Pixie tonik Glow Tonic, czyli ta wersja z 5% kwasem glikolowym, no i oczywiście coś do makijażu. Taka miniaturka przepięknego błyszczyka od Fenty Beauty. Dwa produkty do ust od Sephory, konturówka i taka też bardzo ładna pomadka. I coś do oczu, a w sumie to do powiek, czarny liner od, czarna kredka od Clinique. No i co tym razem trzeba będzie zrobić, żeby spróbować swoich sił w tym rozdaniu? To co zwykle, kochani, zostawiacie komentarz pod tym filmem i bez względu na to, jaki będzie to komentarz, każdy bierze udział w rozdaniu. O wynikach ogłoszę
O wynikach poinformuję Was za tydzień w karcie społeczność, także sprawdzajcie. No i oczywiście życzę Wam po raz kolejny dużo szczęścia. Kochanie, a co robisz dzisiaj na kolację? Dzisiaj facciamo un piatto particolare. Takie bardzo proste i bardzo dobre. Allora, aglio, olio. Czyli tak, rozgrzewacie sobie czosnek na oliwie. Acciughe. Przygotujcie sobie anchois. Kapary, tak. I dużą ilość pietruszki. Słuchajcie, jak to pachnie. Co my tutaj mamy? Wszystkie składniki, tak, które teraz musimy podsmażyć. Prezzemolo, acciughe e capperi. Anchois, czosnek, pietruszkę, anchois, tak. Kapary. Oj, ten włosko-polski język. No i spora ilość oliwy. I jeszcze jeden składnik, który dorzucacie na sam koniec, czyli ciemne oliwki, tak? Oliwka czarne. I dosłownie chwilkę jeszcze podsmażamy. Pachnie, zapowiada się smacznie. Tak? Widzę tutaj fusilli. Piękna, tak? Tak, to jest ristorazione da Massimo. No, właśnie. Kochani, my zabieramy się za kolację. Życzcie nam smacznego i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Buziaki, pa!